Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. NeuroExpress, Patryk Sobotka. Płażej Sawicki. Czyli osoby odpowiedzialne za marketing, komunikację, kreatywne myślenie w firmie, w macie mailingi. Dużo rzeczy. Wszystko, które ma, nie, no nie wszystko, no ale prawie. W <laughs> firmie, którą macie z tyłu, napis, NeuroPorek, to Was serdecznie. Słuchajcie, marzec. Dzieje się dość dużo, dlatego że w tym materiale powiem Wam o kilku kursach, które mają e, miejsce, można do nich dołączyć w trakcie, czyli to będzie tylnopatia, będą przepony funkcjonalne i będzie o neuroklubie i o kilku jeszcze innych wydarzeniach, które na pewno się odbędą, ale stawiam troszeczkę przestrzeni na to, co jeszcze jest niewiadome i gdzie ewentualnie się tego dowiedzieć, bo to nie jest tak, że mamy 100% miesiąca klepniętego wszystkie daty. Czasami coś spontanicznie potrafimy, że wiecie, wykarować, fajnego e, dla Was, że można było się ciekawych materiałów e, dowiedzieć. Dokładnie. Coś samo mam. się też na rzeczach online nowych, ale też na rzeczach stacjonarnych, troszeczkę. Co się dzieje w naszej firmie pod kątem nowych produktów, nowych rzeczy. Więc start. Dobra, i jedziemy. Pierwszym tematem jest temat tendinopatii, czyli naszego kursu online, w którym zebraliśmy w sumie trzech instruktorów. Gdzie każdy z nich ma jeden moduł, i to jest Marek Kuś, to jest Basia Parol, i to jest Jakub Łasek. I jest to tak naprawdę, najkrócej mówiąc, kompleksowy kurs postępowania z pacjentem z tendinopatią od początku do końca, przez pracę manualną, diagnostykę, trening wszystko, co potrzeba wiedzieć znajdziecie tam. I co jest w nim fajnego? Po pierwsze to, że jest na przykładzie kilku kluczowych ten patyk, które się z gabinecie pojawiają najczęściej, bo jest na przykładzie Achillesa, na przykładzie łokcie tensisty, na przykładzie kolan e, kolan skoczka. skoczka. Teraz dochodzi do troszeczkę nowych materiałów związanych z kompleksem barkowym, bo to też jest częsty temat, więc tam będziecie mogli zobaczyć, jak ugryźć tą pracę bardziej lokalnie, ale też jak to zaplikować w całego człowieka, bo się okazuje, że taka prasa lokalna często nie przynosi fajnych efektów, dopóki sobie nie rozszerzymy to na całego pacjenta i na inne, na inne układy, można powiedzieć. Więc tam Basia, która się specjalizuje właśnie w diagnostyce, w ortopedii, was wprowadzi troszeczkę w takie myślenie holistyczne i nasi tutaj neurotrenerzy Marek z Kubą też wam pokażą, jak oprócz takiej pracy miejscowej, zaaplikować pracę bardziej na całym łańcuchu, Połączy tego z innymi obszarami, żeby po prostu e, bardziej no. całościowo tak, podejść do tego pacjenta i znaleźć faktycznie przyczynę, a nie tylko dziubać cały czas łokieć albo Achillesa. Tak, to jest druga sprzedaż, która trwa do 15 marca, później ona będzie wyłączona. Prawdopodobnie włączymy ją jeszcze kiedyś, bo jak wiecie, my większość kursów sprzedajemy w zwanych okienkach sprzedażowych, szczególnie tych nowych. Nowych produktów. Dokładnie. Więc to jest jakby druga możliwość dołączenia do 15 marca. Jakbyście byli jeszcze nie zadzwani, to 14, zapiszcie sobie, 14 wieczorem, to jest środa, 14, tak? Bodajże. To jest wieczorem. Będzie live webinar z Markiem Kusim, który Wam jeszcze pokaże ze swojej perspektywy, jak on tutaj ten temat Innopati w gabinecie swoim, jak się z nim mierzy. Na co warto zwrócić uwagę. Eee, I to może być dla was bardzo fajne. Eee, nawet jak się na to zdecydujecie, to na pewno warto wziąć udział w tym live, który będzie po prostu na naszym e Facebooku. Jak się Facebook nie popsuje, bo ostatnio miałem tak. chwilę zwątpienia. Spróbujemy zrobić, żeby się nie popsuł. A gdyby się popsuł, na naszym blogu jest wpis od Barbary Parol, który jest soczysty o tym, jak pracować z mięśniem nadgrzebieniowym. A tak naprawdę nie z mięśniem, a z jego tendinopatią. Łącznie z tym, że jest napisane: Jak tam możecie znaleźć oryginalną przyczynę całego problemu? Także na naszej stronie też znajdziecie masę ważnych rzeczy. Uważam, że to wszystko fajnie podlinkuję w opisie tego materiału, w komentarzu tego materiału, więc będziecie mogli spokojnie do tego dotrzeć. Więc jakby temat pierwszy, załatwiony, bardzo polecamy udział w tym szkoleniu. Drugim tematem i jesteśmy w trakcie szkolenia z przepon funkcjonalnych, gdzie jestem jednym z twórców tego szkolenia, bo robię go wspólnie z Michałem Dierzwą. I tam słuchajcie, jesteśmy na pół metra tego szkolenia. Możecie dołączyć do niego jeszcze w trakcie. Wzięliśmy pod lupę cztery kluczowe przepony funkcjonalne, czyli dno, miednicy, przeponu, dechowo, górno, składnie prysowe i trójkąt potyliczny. Zrobiliśmy sobie na razie dwie. Słuchajcie, tam wychodzi kawał materiału, naprawdę potężna dawka, gdzie. E... Jest co, jest, robić. jest co robić? Jest to robić. Każde materiał ma ponad dwie godzinki. Na Myślę, razie mamy dwa. Więc będziemy rozbudowali sobie jest specjalna grupa Facebookowa, gdzie zrzucamy prezentacje i tak dalej. Będziemy tam jeszcze jakieś tak mini live'y na tej grupie robić, więc warto dołączyć. Szczególnie to, że teraz wchodzimy sobie, dnia 13, Trzynastego. 13 marca, bo jeszcze dwa webinary, 13 i 21, czyli dwie środy, wieczór. Zarezwójcie sobie. Naprawdę warto tam być. Szczególnie, że teraz mamy górę na frakcji i to jest znowu temat szyja, kąpiel barkowy, problemy z kończnogórną całą, problemy oddechowe, problemy z tym, co mamy, wiecie, we wnętrzu klatki piersiowej, to się będzie pięknie łączyło z tym, co już robiliśmy. Możecie dalej nadrobić te materiały i wziąć udział w naszych tutaj, e, kolejnych rzeczach i od razu przerzucić to do pracy z pacjentami, bo ewidentnie spora ilość technik, Sporość podejścia, sporość deniustek będzie Wam się przydawała każdego dnia. Dokładnie. Dodatkowo nie musicie się martwić tym, jeżeli nie widzieliście pierwszych dwóch webinarów, bo na platformie, jak się wklikacie w kurs, wszystkie te materiały są już dodane, dlatego możecie też sobie nadrobić i spokojnie ze świeżą głową wejść w obecnie trwające. Tak I też oczywiście sprzedaż będzie zamknięta wraz, wraz z ostatnim webinarem, czyli do 20 marca, później znowu odświeżymy ją, pewnie w okolicy czerwca, lipca, więc chwila bez przepłat funkcjonalnych będzie. Dokładnie. I, I to jest drugi temat, który na pewno warto się pochylić, jeżeli pracujecie manualnie z pacjentami, a trzecim tematem i to już niekoniecznie dla osób, które pracują manualnie albo treningowo, ale po prostu są... E, Chętne na rozwój, na podnoszenie kompetencji, eksperymentowanie trochę. Środków. Tak, bo słuchajcie, raz na pół roku otwieramy możliwość dołączenia do Nero Klubu. I właśnie w dniach 21, czyli łatwo zapamiętać, pierwszy dzień wiosny, tak. to jest powieść świeżości. O, dobre. Klub, tak, wiosenna świeżość, do e, 17, 17 7 kwietnia. kwietnia, czyli praktycznie, prawie że miesiąc, możliwości dołączenia do Neuroklubu na kolejną edycję półroczną przynajmniej, bo jak dołączyć do Neuroklubu, to macie możliwe dołączenie na 3 miesiące, na 6 miesięcy i, I na, 12. na 12 miesięcy, z czego oczywiście ta 12-miesięczna jest najbardziej opłacalna dla wszystkich, dokładnie, bo w skali miesiąca wychodzi po prostu najlepiej. I najwięcej osób, powiem Wam że statystycznie, kupuje właśnie na te 12 miesięcy, dlatego że są w stanie wtedy nadrobić Trochę rzeczy, być może kursów, których nie robili. Dlatego, że uwaga, co jest w Neuroklubie? Po pierwsze, macie tam kursy online. Wszystkie materiały, które kiedykolwiek wyprodukowaliśmy kursowe i sprzedawaliśmy. Dodatkowe materiały, webinary. Czekajcie chwilę, może zadaćmy, bo zacznijmy, ty, bo tych kursów, słuchajcie, tych kursów już się zrobiło naprawdę kilkanaście. Tak. A te kilkanaście kursów online, to prawda, bo jest kilkaset godzin. Materiałów. Anienowych. No to prawda. Naprawdę bo nawet taki sam neurokręgosłup, słuchajcie, to jest, jak dobrze pamiętam teraz, 12 modułów, z czego każdy moduł to jest splite dwie godzinki. Tu tak. macie 24 godziny z jednego kursu i to jest naprawdę mega kompleksowo holistyczna wiedza na temat kręgosłupa, diagnostyki, anatomii, testów myślowych, visceralnej pracy, ruchowej. Jest tego naprawdę dużo. A tam jeszcze mamy temat kolano, bark, bóle głowy, Diagnostyka laboratoryjna dla fizjoterapeutów, mm -hmm. przepony funkcjonalne, mm -hmm. tendinopatia. tendinopatia i tak dalej. Więc, jeżeli będziecie chcieli pakiet cały tutaj mieć, to jest to wszystko w Neuroklubie. Nawet ostatnio liczyliśmy. Generalnie, jeżeli planujecie w tym roku zrobić więcej niż dwa kursy, to nie ma lepszej opcji niż Neuroklub. On Po oczywiście. prostu nie ma. On Plus oczywiście, jeżeli chcecie, jakby w jakiś sposób związać się z naszą firmą pod kątem być może kursów stacjonarnych, to też dołączają na, na rok. Macie 10% zniżki na inne kursy stacjonarne i inne fajne bonusy. Czyli tak, w Neuroclub mamy po pierwsze kursy online'owe i to myślę jest dla nowych uczestników największa wartość. Dokładnie, wszystko w jednym miejscu. Taki wiedzowy Netflix dla fizjoterapeutów, masażystów i trenerów. Tak, w takim nurcie, który wiecie, my proponujemy, bo tam, a chociaż teraz się to rozszerza, bo tak mamy dużo pracy manualnej i sporo pracy ruchowej, e, w naprawdę dużo materiału dla siebie. Drugą taką rzeczą, co jest zarówno dużym bonusem dla nowych członków, ale też dla starych członków, jest to, że my się słuchajcie raz na kwartal widzimy stacjonarnie. Dokładnie. To jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą gdzieś tam uczestnicy wskazują. To jest to, że co kwartał robimy sobie z jasne euroklubu. Tutaj u nas w Warszawie na Kleszczowej, gdzie mamy wykłady, warsztaty ruchowe, ostatnio był koncert gongów. Tak. Wspólna szamka, nawiązywanie znajomości, networking, wymienia się doświadczeniami, no generalnie wszystko, co jest fajne, kiedy masz ekipę ludzi, którzy lubią podobne rzeczy niż ty. Tak, gdy jednocześnie może załapać się, jeżeli na przykład zastanawiacie się, czy w ten temat pójść, czy Was interesuje taka praca w układem autonomicznym, czy chcecie iść na kurs nerwistkiej terapii, to tam znajdziecie dużo osób, które są w trakcie. Możecie też być pacjentami, możecie wspomóc czyjś proces, naprawdę można duże poeksperymentować, więc bawimy się tutaj bardzo mocno jakby... Dać sobie szansę na takie spróbowanie, czy to jest w ogóle dla Ciebie? Tak, ja bardziej myślę, że też to jest 100%, co mówi, ale też takie bawienie się formą trochę, dlatego że jak było spotkań, do tej pory mieliśmy 10 spotkań neuroklubowych, to każdy był w ogóle inny i wydaje mi się, że niemal że praktycznie spotkanie, one są coraz lepsze, bo też wiemy, jak ugryźć temat, jak wypełnić bardzo dobrze czas, żeby tu jednocześnie działo się, wiecie, coś dla ciała, coś dla umysłu, coś dla ducha, można powiedzieć, dlatego, że są wykłady, są warsztaty teoretyczne, warsztaty manualne, są warsztaty ruchowe, tak, bo są różne formy medytacji, był stanie koncert gongów, jest dużo się dzieje i to jest praktycznie cała sobota wypełniona, która wjeżdża aż na niedzielną noc, można powiedzieć. Oj, zdecydowanie. To jest taki zjazd rodzinny, gdzie nikt się nie kłóci. Tak. Jednocześnie często zaczynamy jeszcze w piątek, tak? Czyli w piątek wieczorem już można coś fajnego tutaj zobaczyć, porobić, dowiedzieć się, ale on jest w piątek, jest bardzo luźny. Po prostu się spotkać z ludźmi, tak. którzy też tak jak Ty przyjechali się czegoś nauczyć. Sobota wypełniona po brzegi, a później troszeczkę słów dla siebie. No i w niedzielę po prostu wracacie, jesteście mega naudowani na kolejne trzy miesiące, spokojnie, tak? I to się dzieje raz na kwartał, tylko i wyłącznie dla uczestników Neuroklubu. I oprócz tego mamy jeszcze takie niektóre materiały, które są tylko dla klubowiczów. Pod kątem tak. porannych neurokawek, gdzie widzimy się o ósmej na live na grupie facebookowej, Czasami jakby tworzymy jakieś rozwojówki pod kątem jakby takiego rozwoju dla siebie, które są tylko na neuroklubowiczów, czasami jakieś webinary tylko na neuroklubowiczów i dodatkowe materiały tylko dla neuroklubowiczów. I w tej edycji będzie trochę fajnych rzeczy się działo. Na pewno warto dołączyć i tu też postaramy się zrobić coś, i pod kątem pracy manualnej, i pod kątem tworzenia swojego biznesu, i pod kątem troszeczkę takiej pracy rozwojowej dla siebie, żeby każdy mógł zejść dla siebie, ale będziemy o tym Was dokładnie informowali w trakcie sprzedaży, która rozpoczyna się od 21. I też weźcie pod uwagę jedną no rzecz, że u nas się bardziej stawiamy na ludzi pod kątem first minute. Czyli im tak. wcześniej dołączacie, tym macie bardziej preferencyjne warunki, im dużo to jest korzystniejsze dla Was, niż osoby, które dołączają później. Więc jeżeli się tak znawiacie, to na pewno będzie, warto łączyć w pierwszych dniach, bo będzie pewnie fajniej, zniżka, taniej, lepiej, szybciej. To Będziemy mieli dostęp od razu, tak? Będziemy mogli zacząć korzystać od razu z tych neuroklubowych rzeczy. I, 21, to jest taki dzień, że tam będzie dużo się działo. Dzień zero. Bądźcie gotowi. Więc sobie wpiszcie w kalendarz, ale też wpiszcie sobie kalendarz 27 w środę, dlatego, że tam też będzie Fajny webinar, bar już taki merytoryczny e, i warto być naszej skrzynce mailowej, żeby do niego się tutaj zapisać. Oczywiście postaramy się, żebyście nie przegapili tego i star staramy się dotrzeć wszystkimi kanałami do Was i tam zrobimy sobie coś fajnego. Bo nie powiedzieliśmy jeszcze, oprócz tych kursów, które są w trakcie Noru Klubu, to my praktycznie raz na kwarto produkujemy nowy kurs. tak? I już tak. mamy zaplanowane kilka rzeczy Więc... pod kątem... Dokładnie. Poza tym, że macie kursy, które już obecnie mamy i możecie je robić, uczyć się ich i się rozwijać, dodatkowo, tak, z automatu, dostajecie też dostęp do kursów, które wyprodukujemy w czasie trwania tego waszego dostępu. Także nie musicie się martwić o premiery wszystkiego, co nadejdzie. Też to dostaniecie. A po prostu jesteście klientami premium, więc macie po prostu wszystko jak na tacy fajnie podane. Enjoy. I to by było tyle z rzeczy, z rzeczy online nowych na ten marzec, z rzeczy stacjonarnych, słuchajcie. To, co się pojawiło u nas ostatnio, to jest na pewno nowy kurs z Mariuszem Paśko. To jest bardzo fajny, doświadczony ostopata, który pracuje głównie w nurcie płynowym, zajmuje się trudnymi pacjentami, trudnymi obrzękami. Ja na tym kursie byłem, robiliśmy taką zamkniętą grupę, byłem na dwóch modułach. Pierwszy dotyczył bardziej limfy, drugi bardziej, e, może być, ujścia żylnego. Mega z niej zadowolony byłem, także zerknijcie sobie naszą ofertę na stronie Neuroprojektu, dlatego że wyprowadziliśmy ten kurs powiedzmy w takiej grupie zamkniętej, znajomych pracowników gabinetów, a teraz stwierdziliśmy, że jest po prostu rewelacyjny, rozszerzamy go i e, wrzucamy dla Was fajne, e, fajne rzeczy. I ten kurs będzie trzymodułowy. Pierwszy moduł będzie właśnie z limfy, drugi z żył, trzeci z podejścia do tętnic. I to jest potężna dawka wiedzy, która przyda Wam się nie tylko w pracy wiecie, z obrzękami, ale w pracy z pacjentami bólowymi, kręgosłupowymi, wisceralnymi, nawet psychosomatycznymi, żeby troszeczkę przygotować do innych procesów. Więc miodzio, petarda, kemp. kemp. Cały czas trwa. Cały czas trwa kemp. I informacyjnie, ważna rzecz, jeśli planujecie pojechać na kempa, ale na przykład mówicie sobie, dobra, dołączę za dwa miesiące i tak dalej, będzie prościej, przecież jest czas, trochę tak i trochę nie. Bo teraz kemp jest w promocyjnej cenie, ale w związku z tym, że niedługo będziemy musieli w sumie przedpłacić część uczestników tego kempa z osób, które są zapisane tak naprawdę miejscu, do którego jedziemy, to im szybciej się zapiszesz, tym większą masz gwarancję, że pojedziesz na tego kempa i pojedziesz w najlepszej możliwej cenie. Bo jeśli będziemy zapisywać się później, no to z automatu ta cena musi być wyższa, bo nie wszystkie zaliczki możemy wtedy od razu zapłacić. Dlatego jeśli planujesz jechać na kemp na wakacjach, ale mówisz sobie, że a zapiszę się za dwa, trzy miesiące, to możesz zrobić to teraz, będzie taniej, szybciej i sprawniej. Tak, jednocześnie będziemy wiedzieli, że po prostu mamy konkretną ilość osób i to też musimy się zdeklarować w miejscu, w którym jedziemy, ile tych osób po prostu będzie. A wiem, że dużo osób się tutaj deklaruje, że o, jak się pisze, w maju, w czerwcu tyle, tak, Może tych miejsc już nie być, to jest pierwsza sprawa. Więc im szybciej, tym fajniej i będziemy wiedzieli też, na czym tutaj stoimy. Więc jeżeli chcecie fajnie spędzić czas na Podlasiu, w Mietrosferze z dobrym jedzonkiem i nauczyć się masę wiedzy pod kątem pracy manualnej na różnych układach, gdzie e, przeprowadzę Was właśnie wspólnie w swej, wcześniej wspomnianym już Michał Dzierżgową, to Was serdecznie zapraszamy. Będzie to kurs, żeby Wam zobrazować mniej więcej bardzo mocne rozwinięcie masażu tkanek Mokich. tego, co robimy pod kątem zintegrowanej terapii tkanek miękkich. Bo w MTG-u myślimy głównie w kategoriach pracy mięsio-powięziowej. Tam sobie rozszerzymy troszeczkę na pracę autonomiczną, Trochę na pracę wiceralną, trochę na płacę płynową, trochę na psychosomatykę lekko, z takim, żebyście wiedzieli całe spektrum, tak? Jakby przychodzicie osoby i widzicie cały spektrum, co wy możecie tutaj zrobić, jak bardzo ten temat jest skomplikowany, e, i jak tego pacjenta wspomóc w procesie e, zdrowienia. Więc dużo... dodatkowo, osoba, która zapisze się na kępa, dostaje kurs przepon funkcjonalnych online gratis. Tak jest, dlatego, że to jest jakby jeden z elementów, gdzie będziemy pracowali, też uwzględnimy sobie te przepony funkcjonalne w kontekście właśnie tej zintegrowanej trapie tkanek miękkich. I to jest pierwsza edycja tego szkolenia, tak? Więc ona rusza w formie kępa, a później prawdopodobnie będzie ruszała w formie kursu stacjonarnego. Więc dwie pieczenie na jednym ogniu. I wszystko macie w opisie filmu, więc możecie zajrzeć, przeczytać co jest kiedy, żeby się nie pogubić. Wszystkie linki też tam macie. Jeśli cię nie ma na liście mailowej, to się koniecznie zapisz. Tak, ja mam jeszcze tylko jedną taką rzecz. Już to nie marcowa, to pewnie będziemy mówili o tym jakby później w okolicy, pewnie gdzieś tam maja, czerwca. Ale ostatnio tak mnie Nostalgia jak maciek wrzucił e posta, że to jest przedostatnia edycja masaży tkanemuki w Warszawie, którą prowadzi on, a z tego też i ja. I nie wiem, która to jest edycja. Myślę, że jakaś 160. Więc naprawdę dużo czasu, to wiele lat ten kurs prowadziłem. Ostatnia była rocznica dziewiąta, dziesiąta? Dziesiąta rocznica w ogóle prowadzenia szkoleń e, przez mnie i przez Macę, bo jakby on nas zaczęło się, więc e, tu też warto wspomnieć po prostu, że coś się zaczyna, coś się kończy, więc my mówimy o dużych rzeczach, które się zaczynają, więc jak chcecie wybrać się na kurs Masażu Ten bokich, e, gdzie będę brał udział ja i Maciek, to jest jedyna taka możliwa, możliwa szansa. Możliwa, że ostatnia. Ostatnia szansa prawdopodobnie w czerwcu. I później już tego nie będzie. Natomiast nie tak, że ten kurs w ogóle znika z naszej oferty. Tylko, że on się bardzo świetnie ma. I na przykład teraz on też jest, jak my to nagrywamy, w Opolu. Prowadzony tak. przez Michał Gwej i Łukasza Cichańskiego. To jest nasza jedna z ekip masocznych mokich. Świeża, nowa. No i druga tak. sprawdzona, rewelacyjna. Piotrek baśmakszczyk Tak. Każdy Więc... tutaj robi dobrą robotę z chłopaków. Są topem, topem jeżeli chodzi o pracę manualną. Także... Oprócz tego, słuchajcie, wiele się tutaj nie zmieniło, bo dalej wprowadzimy szkolenia, które macie na naszej stronie. Jeżeli Was interesuje praca, czy to pod kątem erosyjnej terapii, pod kątem masażonych młokich, pod kątem układu autonomicznego, pod kątem terapii uroginologicznej, to wszystko znajdziecie na naszej stronie. Także enjoy, bawcie się dobrze, do zobaczenia na sali szkoleniowej, do zobaczenia w live'ach, webinarach, podcastach, instastorkach i Szymajcie mailingach. Się. Pa.